Mickie Radio Campus. Efemerydy, czyli Susk w Radio Campus. Dzień dobry, dobry wieczór. Tutaj Susk, wysłuchacie audycji Efemerydy w Radio Campus, którą prowadzę co tydzień i teraz zmieniła się data, ponieważ słyszymy się co tydzień w czwartki o godzinie 20. Bardzo miło tutaj mi z wami być ponownie. I popuszczamy sobie dzisiaj trochę nowości. Nowości nie jakichś mega najświeższych, a będą świeższe, będą też takie sprzed miesiąca, ponieważ w mojej nomenklaturze to właśnie są nowości. Więc zaczniemy sobie z grubej rury, ponieważ od czegoś, co wyszło parę dni temu. Z płyty, która wyjdzie za parę dni, w poniedziałek, czyli też data nietypowa, no ale to nietypowy sam artysta jest, ponieważ mowa o Tylerze, The Creatorze, który znowu postanowił połączyć ze sobą różne gatunki i wydać mega dziwny singiel, do którego nie wiem, czy często będę wracać, ale niesamowitym przeżyciem było przesłuchać go po raz pierwszy i otworzyć oczy szeroko, co tu się stało. I tego również wam życzę, więc zapuszczam nowość Noid, singiel z najnowszej płyty Tylera, The Creatora. Zapraszam. Things feel out of order. Look around, I'm not sure. Paranoia, no. Such. Feel it in my aura. Living between cameras and recorders. These but can't afford ya, no. Such. Bombera pani mbapanga uyene na kukandi ule mu. Nifuba ine sinifu na vokamba kamba. Vokamba kamba vileta pa mulomo. Someone's keeping watch. I feel them on my shoulder. Can't even buy a home in private. Home invasions got my brothers dying. Notice every car that's driving by, I think my neighbors want me dead. I got a cannon underneath the bed. Triple checking if I lock the door. I know every creek that's in the floor. Motherfucker, I'm paranoid. I loop around the block, eyes glued to the rear view. Rather double back than regret hearing pew pew. Never trust a bitch. If you good, they could trap you. So just strap it up, but they fuck around and strap you. Bitch. Don't trust these people out here, please. Whatever you do, keep to yourself. Keep your business to yourself. Don't even trust these motherfucking accountants because they will try to get over on you, okay? Please, because I don't want to have to fuck nobody up. I promise to God. This is so good. Okay, 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 yeah.
No cameras out, please. I wanna eat in peace. Don't wanna take pictures with you niggas or bitches. Nervous system is shook way before 19. LA will do that to you. Where you from, nigga? Who you? Satellite, screenshots, paparazzi, NDA, privacy. Yeah, right, I got a better shot in the NBA. Ain't no respect for nothing. Voice recording all discussions. Her, him, they, them, or anybody. I don't trust the man. At all, some pray for my fall. Hearing clicks on the call. Niggas hacking for some rough drafts. Bitches looking for a buff bag. Wrist that for some jaw. Nah, you sing alone, but you don't know me, nigga. Nah, never ever, not at all, y'all. Niggas cross the line like fuck the stop sign. They wanna know where I close my eyes at. I keep my eyes wide. Don't got this shit cooked, Brody. Look, Brody. Handshakes got me shook, Brody. Niggas want info about me. Read a motherfucker. Read a book on me. Oh. Leave me alone. To był Tyler, the Creator. Mówi do was Susk na antenie Radio Campus i zostaniemy przy premierach ostatnich przez całą długość tej audycji i póki co na chwilę przy rapie. Nie wiem, pewnie już większość z was zdążyła posłuchać nowej płyty Kaza Bałagane. Zawsze jak Kaza Bałagane wydaje płytę, to ja się jej trochę boję, bo może być genialna, a może być totalnie nie w moim guście. I tym razem na szczęście pojawiło się trochę takich motywów, które były na mojej ulubionej płycie Kaza, czyli na B&B Warsaw. I jednym z nich jest utwór Po szkole. To jest w ogóle... Mając na myśli motywy z B&B Warsaw, to są trochę motywy takie obserwatorskie, trochę motywy odnoszenia się do swojego dzieciństwa w Warszawie, co jest bardzo ciekawą perspektywą dla mnie, jako że no, wychowałam się na wsi, / dojeżdżając do miasta, ale też niedużego miasta, więc to taka warszawska perspektywa jest dla mnie ciekawa zawsze, ale... Kaz porusza tutaj w tym numerze temat, który w ogóle jest dla mnie mega pasjonujący, czyli wszechobecność używek w świecie naszym i ogólnie w świecie też dorastających osób. I tutaj o tyle ciekawe wydaje mi się też to wszystko, że wzbogacony jest o kontekst pokoleniowy, czyli Kaz ładnie zestawia, jak bardzo starsze pokolenia idą w alkohol, a te młodsze pokolenia zdecydowanie wybierają marihuanę. Jakkolwiek, nie chcę tego wszystkiego oceniać, tak, jest to prawda. Powie nam o tym właśnie Kaz Bałagany w utworze Po szkole. Night flu, night flu, night flu, night flu, night flu. Like I said, it's too late. A ja 5 dni w tygodniu po tej szkole palę sort. W oko wpadła mi brunetka i jest taka blond. A ja 5 dni w tygodniu po tej szkole palę sort. W domu nikt nie widzi, jestem skuty jak punkt. Wszyscy chodzą palić pod mój blok. 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 Miałem dwie szkoły z obu stron mojego bloku. Do jednej parę kroków i do drugiej parę kroków. Porce biały trzepak i garaże na rogu. Słyszałem dzwonek w domu, niósł mi się na cały pokój. Ta druga szkoła to liceum, było dalej jest. Tam się nie dostałem, bo mi średnio poszedł test. Miałbym minutę do niej, co za pech. Chociaż zdałem tam bożnego, zagadać nie grzech. Ej, kupiłem dobrą flachę, on lubił swoją pracę. Powiedział, że lubi się stereo i przegada sprawę. Morda na kłódkę, tylko dostałem radę. Za tydzień dzwoni, mówi, udało się, Jacek. A ja 5 dni w tygodniu po tej szkole palę sort. W oko wpadła mi brunetka i jest taka blond. A ja 5 dni w tygodniu po tej szkole palę sort. W domu nikt nie widzi, jestem skuty jak bąk. Wszyscy chodzą palić pod mój blok. 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 Dopisali mnie do językowej klasy, tak jest w francuskim. No
moi biwa tacy. Mojej głowie tylko zioło, w mojej głowie basy. Się na mnie zdziłem zamiast czytać dziady. Baba od Franca ma pod okiem limo. W domu nie ma widoków, jak w Portofino. Samurona sztuka ze mną, nie pamiętam imion. Mam dwie inne na oku, ta przy nich jest jak minion. O, UFI, stawka, dziapie łoi. Dziurawe ściany po plakatach, nie obraza goi. Mówię ziomkowi, nie pal w szkole, jak żeś paranoik. Też powiem o funkcjach i o tej hiperboli. A ja 5 dni w tygodniu po tej szkole palę sort. W oko wpadła mi brunetka i jest taka blonda. Ja 5 dni w tygodniu po tej szkole palę sort. W domu nikt nie widzi, jestem skuty jak gong. Wszyscy chodzą palić pod mój blok. 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 Za nami Kas Bałagane, ale to jeszcze nie koniec rapu. Co prawda schodzimy trochę do podziemia, bo przed nami mój ulubiony producent, moja duma mojego miasta, czyli Częstochowy, do której właśnie z tej wsi dojeżdżałam. I kuzyn znowu wyprodukował świetną płytę. W sensie świetnie wyprodukował. I zrobił to niesamowicie, jest w formie nadal wspaniałej i nadal nie mogę wyjść z podziwu. Tym razem rapuje na jego bitach Sensi, czyli również Częstochowa. Album ma świetną okładkę. Kolejny raz w tym roku album na bitach kuzyna ma świetną okładkę. Jeśli ktoś nadal ma zaległości, jeśli chodzi o twórczość kuzyna, to jest to skandaliczne i polecam jak najszybciej wszystko nadrobić. Utwór 500 km na wschód od Berlina. Z płyty w całości produkowanej przez kuzyna, w całości rapowanej przez Sensiego, która wyszła niedawno. Zapraszam. Żyję 500 kilometrów na wschód od Berlina. Ziomale wyjechali i nic ich tu nie trzyma. Ziomale zostali, dom, praca, rodzina. Każdy się stara jakoś poprawić bilans. A na ulicach leżą śmieci, niesprzątnięte od dziesięcioleci. Na czym ci tak naprawdę zależy? Bardziej nadzieja, czy bardziej sprzeciw? Raczej skromnie, czy bardziej przepych? Nie znam nikogo, kto by nie czuł się lepszy od innych. Chociaż większość zaprzeczy. Powiem ci, jaki jest stan rzeczy. Każdy chce kogoś znać, co nie? Ja robię tak, że chcą znać mnie. Że chcą znać mnie, że chcą znać mnie. 500 kilometrów na wschód od Berlina. Piszę ten tekst na plaży 2 lipca. Jest niedziela rano, nikogo tu nie ma. Nowy turnus odsypia pierwszy melanż. A dookoła leżą śmieci. Kapsle, butelki, papierki i pety. Przysypane piachem jak niechciane problemy. Za kilka godzin odkopią je dzieci. Poranne słońce świeci mi w plecy. Patrzę na wodę, jakbym szukał odpowiedzi. Na czym mi tak naprawdę zależy? Powiem ci, jaki jest stan rzeczy. Każdy chce kogoś znać, co nie? Ja robię tak, że chcą znać mnie. To byli Sensi z kuzynem, czyli częstochowska reprezentacja na antenie Radia Campus. Mam nadzieję, że się podobało, bo mi się na przykład bardzo podobało i polecam zapoznać się w ogóle z całym tym materiałem, z płytą 2-1-2-3, o ile nie pokiećkałam numerków. Nie pokiećkałam numerków, 2-1-2-3. Dobra. I ostatni na ten moment rapik. I raper ten ostatnio tutaj był.
I raper ten ostatnio wydał album, który różni się od tego, co robił wcześniej. I o ile wcześniej jednoznacznie podkreślał, że jest dżentelmenem i nie umie pisać o pieniądzach, tak teraz trochę skręcił w taką stronę pisania o branży, trochę skręcił bardziej w kooperację z raperami albo z producentami rapowymi i... Czy mi się podoba ta strona, czy mi się nie podoba, to nieistotne, bo bardzo doceniam w ogóle to, że odkrywa siebie w różnych stronach. Mowa oczywiście o Mick O'Wayu i jego nowej płycie Wszystko w swoim czasie. Czas na płytę już nadszedł. Taki super wordplay, prawda? I puszczę wam z niej numer Bańka, który został wyprodukowany przez Gipsa. I myślę, że to jest ciekawy numer w skali w ogóle kariery Mick O'Waya, bo on bardzo charakterystycznie akcentuje słowa i bardzo charakterystycznie nawija i trochę w tym numerze słychać, że z tym eksperymentuje, więc polecam się wsłuchać. Bańka, Mick O'Way, produkował Gips. Zapraszam. Nie chcę sprawować raz, po ulicach chodzić sam. Spaliłem miliony myśli w plecach, tysiące razy koncepcja. Te symulacje są nas, skupił się pili mast. Zajrzałem sobie głęboko do serca, teraz mnogo zostało. Chodzę po mieście i nucę melodię, która być może jest tą, za którą związek artystów i kompozytorów scenicznych zbuduje mi dom. Melodia stale mnie nęka, błagabym wreszcie odmienił jej los. Błagabym wreszcie zamroził ją w wave i woził po kraju jak Family Frost. Wow, to jedynie bańka, mym sukcesem rozwijana pasja. Napisałem trochę o kontraktach, by wyrzucić z siebie zgniłe jabłka. Gdybym miał na płytę tylko kafla i tak z przyjemnością bym ją nagrał. Kilkuletni marków wyobraźnia, kilka nocy aż do ranka. To moja bajka, nieważne co powie branża, nieważne ceny hurtowe i marża. Nagrywam płyty, by zostawić po sobie ślad. Pieniądz to jedynie bańka, powtarzam tak w myślach jak mantra. Wow. Nie chcę rozdrapywać ran, po ulicach frunę dziś sam. Spaliłem miliony myśli w bledkach, tysiące lat jak incepcja. Te symulacje są w nas, zgubił się Billy i Musk. Zajrzałem sobie głęboko do serca, teraz to naprawdę wspaniały świat. Jestem Mikołaj, kiedyś pytałem kim jestem. Hybryda Buchaków Andersen, coś między Taco a Blake'iem. Wow. Nie wiem czy zdołam dla pokolenia być głosem. Może nim jestem, choć nie chcę. To tylko następny w kolejce. Wow. Zacząłem wymyślać słowa, mówili mi proszę Mikołaj. Nagle po kilku zachodach słyszę już co tam Mikołaj. Gdy zaczynałem mówili ty lepiej w szuflady to chowaj. Przetrwałem doła, teraz by poznać te rzeczy z szuflady. Labele chcą płacić po... Wow. To jedynie bańka, mym sukcesem rozwijana pasja. Napisałem trochę o kontraktach, by wyrzucić z siebie zgniłe jabłka. Gdybym miał na płyty tylko kafla i tak z przyjemnością bym ją nagrał. Kilkuletni marków wyobraźnia, kilka nocy aż do ranka. To moja bajka, nieważne co powie branża, nieważne ceny hurtowe i marża. Nagrywam płyty, by zostawić po sobie ślad. Pieniądz to jedynie bańka, powtarzam tak w myślach jak mantra. Wow. To poziom world class, jak tego nie widzisz się nie znasz. Ej. Dlaczego w duszy te mroki mam? Canelo, Canelo. Miku już przestań, wyloguj YouTube'a i maila. Wow. W kraju nad Wisłą, gdzie bajką dla dzieci jest Hitchcock. Pracowałem tyle, ile nigdy wcześniej się zatrzymaj chwilę, patrz jak płynę. Trailer wróży, thriller, bo mówili nawet, że to skończy wkrótce jak Mac Miller. Ja tam Nick Maler, wlecie płyt parę, wtedy nagle tracę czucie skrzydeł. Pokaż proszę drogę, którą pójść, by w końcu poczuć coś, ej. Nie chcę rozdrapywać ran, po ulicach frunę dziś sam. Spaliłem miliony myśli w bledkach, tysiące lat jak incepcja. Te symulacje są w nas, zgubił się Billy i Musk. Zajrzałem sobie głęboko do serca, teraz to naprawdę wspaniały świat. To był Mick O'Way z Gipsem i ich Bańka. I krótka przerwa od hip-hopu właśnie będzie następowała, ale zmierzamy w stronę takiego młodzieńczego buntu i zmierzamy w stronę z jednej strony zamartwiania się tym, jak wygląda nasza rzeczywistość pod względem na przykład klimatycznym albo bezpieczeństwa ogólnie pojętego, a z drugiej strony nie będziemy się tym trochę przejmować
i będziemy próbowali odnaleźć siebie i jakiekolwiek szczęście i spokój w bardzo niespokojnych czasach. I o tym będą następne dwa numery. Jeden z ostatniej płyty Krzysztofa Zalewskiego, na której też eksperymentuję. I pierwszy singiel, który promował tę płytę, czyli Z głowy. Myślałam w ogóle, jak układałam playlistę, czy puścić Z głowy, które wyszło jednak trochę wcześniej, czy bardziej utwór Nastolatek, na który końcowo się zdecydowałam i wybrałam Nastolatka, ale w singlu Z głowy, tytułowym singlu z płyty, świetnie Zalewski robi eksperyment z rapem. I słychać, że nie jest raperem, słychać, że nie rapuje, ale wyszło mu to mega fajnie, mega ciekawie, myślę. Ale przed nami Nastolatek, czyli Zalewski zbuntowany, Zalewski zmieszany, Zalewski zmartwiony mocno. Zapraszam. Wszystko będzie dobrze, wszystko kłamstwa, kłamstwa. Jeszcze z tym zdążę, jeszcze żyć zdążę, jeszcze mam czas, kłamstwa. Temperatura rośnie, rozpływa się Arktyka. Sąsiad ciągle na wojnie, śni się ciągle wojna. Dziwny czas, płonie cały świat, a ja ciebie w głowie mam, tylko ciebie w głowie mam. Radioaktywny opad, a ja ciebie w głowie mam, tylko ciebie w głowie mam. Ciebie w głowie mam. Się nie odzywać więcej już. Oh, oh, oh. Woo! Jak nastolatek chciałem być jak mało lat. Zapomniałem jakie zaburzenia maszeniak. Iran buduje bombę, w Gazie się skończył świat. Sąsiad ciągle na wojnie, a mi się ciągle brak. Dziwny czas, płonie cały świat, a ja ciebie w głowie mam, tylko ciebie w głowie mam. Radioaktywny opad, a ja ciebie w głowie mam, tylko ciebie w głowie mam. Ciebie w głowie mam. Tamtego dnia
ciebie, tylko ciebie w głowie mam. To był zaniepokojony Zalewski w utworze Nastolatek, z którym, mimo że ani ja, ani on nie jesteśmy już nastolatkami, to utożsamiam się mocno. A przed nami artysta Tokan, który ma na Spotify'u niewiele ponad 2000 słuchaczy miesięcznie, więc myślę, że może nie być znany szerszej publice, chociaż w kampusie nigdy nie wiadomo. Także może ktoś z was pozna Tokana. I o ile poprzednie jego single, bo widziałam na Spotify'u, że jeszcze żadnego projektu nie było, o ile poprzednie jego single jakoś nie przemawiały do mnie mocno, o tyle w Baby Blue zdecydował się nawinąć o czymś, o sytuacji socjopolitycznej, albo w ogóle społecznej. Kurczę, no nie wiem, jak to ładnie określić, żeby było tak holistycznie, więc może po prostu to puszczę bez zbędnego gadania. I trochę też w tym jest takiego namysłu, jaki miał Krzysztof Zalewski, czyli jak tutaj w ogóle się pocieszyć i jak tutaj to rozwiązać, mimo tego, że wszędzie jest tak słabo dookoła. Więc przed nami raper Tokan z utworem Baby Blue. Zapraszam. Yo. Daj mnie trochę głośniej. Yo. Okay. Za bardzo miętę, żeby się nie wczuwać. Kiedyś te nerwy łagodził mi siuwak. Dalej się bujam, ale stąpam po ziemi, nie biegam po chmurach. Dalej mam luźną gumkę. A kiedyś byłem Pokémon. Patrzyłem na dorosłych, myśląc, czego oni w ogóle chcą. To siano, teraz wiem, że to siano. O, i niczyja wina poza tym systemem, w którym nas tak skrzętnie zaprogramowano. Szkoda, że hajs nie robi się sam, nie, tylko ktoś musi go robić. Jak ty przypał dealerowi, gdy bały spytały cię, kto ci dowozi. Szkoda mi nas i ojców i mam. W tym kraju niewielu opcji, w którym każdy chce porządzić, chyba że trzeba coś dobrze dla Polski. I szkoda mi barsów na te tematy. Oba męczą jak wolę pisać wersy o klubach i sztukach, i że wszystko gites odpukać. Płonie szluk nad Warszawą, ja nad balustradą obserwuję z góry miasto drapaczy chmur. I w spokoju robię swoje. Nie wierzyłeś, to pana to, to pana to. Płonie szluk nad Warszawą, ja nad balustradą zachwycam się panoramą, widzę piękny świat i w spokoju robię swoje. Nie wierzyłeś, to pana to, to pana to. Wszystko przemija tak jak nie spita piana z piwa z kija. Wolę iść na basen, nie tonąć w rozkminach i cieszyć chwilą, no bo życie to też chwila jest. Robię to, co lubię, nie chodzi o becel, tylko o kierunek. Wejść do głowy tobie, a nie zajść za skórę. Chyba że tym łakom podnieść temperaturę jak global warming. Ale spoko, coś ty, to nie my będziemy walczyć o zbiornik wodny. Tylko dzieci, naszych dzieci, naszych dzieci. A na niebie jety, kiedy segreguje śmieci wokół przesyt. Sztuka to nie jak Titanic, pod falą masówki, bo tak działa kapitalizm. Ekspert z sieci ciągle robi kwa i zarabia hajs na głupkach. Sknerus makwa, świata nie zmienisz sama, ani siłą, ani modlitwą, by coś się zmieniło. Ważne, żeby nie żyć w pętli błędów, jakby twój skrypt napisał Tarantino. I życie nabierze smaku jak wino, chyba że wierzysz takim jak ja, hipokrytom, który wytyka błędy innych, a sam leży w łóżku z jego nową zmolić. Tokan, zrób mi rap. Płonie szluk nad Warszawą, ja nad balustradą obserwuję z góry miasto drapaczy chmur. I w spokoju robię swoje. Nie wierzyłeś, to pana to, to pana to. Płonie szluk nad Warszawą, ja nad balustradą zachwycam się panoramą, widzę piękny świat i w spokoju robię swoje. Nie wierzyłeś, to pana to, to pana to, pana to, pana to. To był bardzo ciekawy artysta Tokan. I na moment wróciliśmy do hip-hopu, jak to bywa ze mną, bo zawsze wracam do hip-hopu. Ale postaram się teraz wychillować i jednak mniej hip-hopowe rzeczy zapuszczać. I zaczniemy sobie tę serię niehip-hopową od zespołu Lore, którego rozwój bardzo ciekawie mi się ogląda, jako że byłam w Częstochowie na koncercie dość małym, dość kameralnym, ładne parę lat temu.
Nie pamiętam niestety, który to był rok, ale było super. Było mega fajnie i też dziewczyny były mega, mega sympatyczne i było super. Ale wydały niedawno album. Album Żony Hollywood i niesie się mocnym echem, więc to jest super. I myślę też, że niesie się mocnym echem ze względu na to, jakich gości dziewczyny zaprosiły, ponieważ na jednym utworze, który zaraz sobie odsłuchamy, utworze Na drogę, pojawili się bracia Golec. Golec Workiestra. I jest to bardziej lorowy utwór niż workiestrowy, uspokajam. Niemniej jest to mega ciekawe połączenie i z albumu Żony Hollywood zespołu Lor utwór Na drogę. Let's go. Stoję nieruchomo, gdy pakujesz się na drogę. Chyba weźmiesz mnie ze sobą, ale nigdy nie wiadomo. Własność tylko jasnych włosów pasmo. Kiedy idę, one tańczą zawsze niedaleko za mną. Wyruszymy sami długo zanim słońce wstanie. Proponuję, że spotkamy się w pobliżu tamtej bramy. Wyruszymy razem, nie wiem gdzie to się okaże. Coś co sobie wyobrażę będzie naszym drogowskazem. Stać mnie na zmianę, może wszystko, co się stanie, jest personalizowane. W któryś poniedziałek, gdy obudzę się nad ranem, pożałujesz, że się bałeś i mnie wtedy nie zabrałeś. To co on? To był Lor z Golec Orkiestra, ale zabrakło nam jeszcze na tej audycji jakiegoś eksperymentalnego jazzu, co niedawno wyszedł, co? Coś by pasowało puścić takiego i wybrałam w związku z tym z bardzo ciekawego albumu, bardzo ciekawego kwartetu Błoto, czyli pobocznego projektu EAPS. Album Grzybnia nazywa się i ma super fajną okładkę, która jest z tego, co mi się wydaje, wizualną interpretacją grzybni. A jakże? Album wyszedł 10, więc jakieś 2 tygodnie temu. I bardzo na mnie zrobił wrażenie pod względem tytułów na tej płycie, ponieważ, jak sama nazwa wskazuje, Grzybnia i każdy utwór na tej płycie to jakiś grzyb. Mamy więc łysiczkę, kozaka, shiitake, boczniaka, prawdziwka, podostromę, muchomora, szatana i zasłonaka. Mam nadzieję, że wszystkie dobrze przeczytałam, bo grzybiarą nie jestem, ale boczniaki kocham i właśnie boczniaka wam puszczę. Polecam boczniaki gastronomicznie, polecam boczniaki w eksperymentalnym jazzie. Przed nami zespół Błoto. We'll be right back.
To było Błoto i ich Boczniak. To zdanie bez kontekstu musi brzmieć całkiem śmiesznie. Wysłuchacie Radia Campus, audycji efemerydy, którą prowadzi Susk. Za nami eksperymentalny jazz, za nami trochę rapu, a przed nami takie comfort zone, bym powiedziała, bo zapowiem wam dwa traki, które są dla mnie mega, mega komfortowe. I jeden z nich to Bogdan Sekalski, na którego koncercie ostatnio byłam i ten koncert odbywał się w praskich chmurach i było mega, mega komfortowo, było mega cute. Bogdan i jego zespół są mega słodcy i było naprawdę, naprawdę tak domowo i bardzo, bardzo na miejscu się czułam, tak zaproszona, a to jest coś, co bardzo doceniam w koncertach, kiedy faktycznie czuję, że jestem tam mile widziana, niezależnie od tego, czy pasuję w jakimkolwiek znaczeniu tego słowa, więc to mega doceniam. Utwór nazywa się O Ironio Zawiodę Cię i mam nadzieję, że nikogo nie zawiedzie. Mnie nie zawiódł, jak cały koncert. A kolejny utwór, który poleci po Bogdanie Sekalskim, to artysta Mop i utwór Parasol, który będę sobie puszczać, jak będzie padać i jak będzie wiać. Ponieważ trochę o tym jest i o znalezieniu komfortu w tej sytuacji i uchronieniu się parasolem, a ja jako, że naprawdę nienawidzę, jak wieje mi w twarz i pada na spodnie, mimo tego, że taki parasol mam, to będę się tym uspokajać. Jestem przekonana. Dobra, no to Bogdan Sekalski, a po nim Mop. Let's go. Emerydy, czyli Susk w Radiu Campus. Koszmary i dzień i noc na zmianę, nie rób.
ruszam się. Gałęzie wołają do domu, a ja wolę tu, wśród dźwięku spalających balonów, co rozbijają się o bruk. I na głowę już nie spadnie deszczu kropla ma. Parasol walczy z wiatrem, chcę go porwać mi. Nie poddam się, nie oddam. Chcesz to przecież znajdę miejsce dla nas dwojga. Idzie burza, ucieka spod drzew, kasztanowe ludziki, wywiórka i jesz. Idzie burza, nic nie zatrzyma jej. Wszędzie wokół czarne chmury, nie wiem dokąd mam biec. Burza, szmot, mi się burza. Burza, mi się burza. Ze szczęścią parasol, on ochroni mnie. I na głowę już nie spadnie deszczu kropla mam. Parasol walczy z wiatrem, chcę go porwać mi. Nie poddam się, nie oddam. Chcesz to przecież znajdę. Mam parasol, walczę z wiatrem, chcę go porwać mi. Nie poddam się, nie oddam. Chcesz to przecież znajdę miejsce dla nas dwojga. To byli najpierw Bogdan Sekalski z utworem Zawiodę Cię i potem trochę mniej eksperymentalny Mop ze swoim parasolem. I przechodzimy do sekcji tej audycji wrocławskiej, tak może to ujmę, bo najpierw będzie osoba, która niedawno do Wrocławia się przeprowadziła i osoba, którą znam prywatnie i jest mega, jest najzabawniejszą osobą, jaką znam. Jest naprawdę, gdybyście byli na close friends, to byście wiedzieli, a tak to żałujcie. ale no, jest naprawdę mega, mega zabawną osobą i mowa o Aslipie. Więc zapowiadam wam już utwór Zachód w lusterku, który jest mega, mega vibe'owy i w ogóle Aslip, no to jest najlepsze R&B w Polsce, nie? Period, kropka. Do widzenia. Nie przyjmuję odwołań. No, więc najpierw Zachód w lusterku od Aslip, a potem reprezentantka wrocławskiej sceny, która wydała ostatnio epkę i bardzo dobrze się jej słucha. Ona trochę rapuje, trochę śpiewa, przede wszystkim eksperymentuje i mowa o Gestiulce. Utwór z epki, już wam powiem, jak się nazywającej, z epki Bar. Ma ona aż pięć utworów. Również wyszła 2 tygodnie temu. Gestiulka, TVB oraz Krzaku w utworze Będzie Dobrze. No to zapraszam na oba utwory i słyszymy się za chwilę. Zachód słońca w usterku wstecznym. Coraz mniej myślę w czasie przeszłym. Radu włączam, gdzie są problemy. Żaden z nich nie jest niebezpieczny. Dzisiaj czuję się jak Kaden, więc tak kill my partner. We wszystkim dostrzegam piękno, chociaż to nie bardzo. Że się wypalam jak na chciągach.
oczy się każda rzuca szansa. Homie, siedzę sampla, wycinam sam rap. Wczorajsza masakra to dzisiejszy sarkazm. Już nie czekam na sunrise, kiedy idę spadać. Nie zawsze wychodzi, ale nie stać na. I wraca mi karma, wydaje mi w latach. Czekam na odsetki, to płaci się. Dałeś zmianę, przecież sam bał i tak nie zrozumiesz. Przypominam, aż wagenda mnie stopamy, to aż rany w ramach, tylko jedno zapuszczam na koszula. I każdy inny gdzieś pójdzie, ma dzisiaj. Zachód słońca w lusterku wstecznym. Coraz mniej myślę w czasie przeszłym. Babu włączam, gdzie są problemy. Efemerydy, czyli Susk w Radiu Campus. Czasem niesie tłum moją głowę, wyznacza nowy kurs słowom. Skończyłam z tobą już, więc odejdź. Z tobą już, więc odejdź. Byłam tu, byłam tam, byłam już wszędzie. Moje serce szalało, nie wiedziało jak będzie. Moje serce zostało ugodzone tak w sedno. Więc mów, bo brakuje mi twoich ust. Tu i tu, gdy spowalnia mój puls. Pewnie tobie to obojętne, przecież będzie dobrze, więcej niż pewne. Jakby na to nie patrzeć. Tyle razy mam rację. Nasze stare nostalgie podbijają nam akcje. Tak mijał czas, jakby noce za dnia. Mówiłeś ciągle będzie dobrze. Tak mijał czas, jakby noce za dnia. Mówiłeś będzie dobrze. Tak mijał czas, jakby noce za dnia. Mówiłeś ciągle będzie dobrze. Tak mijał czas, jakby noce za dnia. Mówiłeś będzie dobrze. I płynął nam czas jak myśl chwilę ostatnią. Byłeś już tam, ale byłeś ostatni. Byłam o krok, ale było nie warto. Nie chcę tego znowu stracić. Jakby kęsa dawał, ktoś się kazał płacić. W moich rękach byle co po byle. Jakie jest powietrze, lepi się i nie ma smaku. Weź przyśnij sobie nasze lata, gdy wszyscy tylko na nas patrzą. Jeszcze nie znam tego, co się wydarzy. Już tęskną mi, bo mam wczute taką. I nic mi nie przeszkodzi, czasem aż wstyd mi. Bo mam sny na jawie niezwykłe. Staram się w tył nie patrzeć, ale tęskną mi, bo mam wczute taką. Tak mijał czas, jakby noce za dnia. Mówiłeś ciągle będzie dobrze. Tak mijał czas, jakby noce za dnia. Mówiłeś będzie dobrze. Tak mijał czas, jakby noce za dnia. Mówiłeś ciągle będzie dobrze. Tak
mijał czas, jakby noce za dnia. Mówiłeś ciągle będzie dobrze. Yo, miał tak być, ale sama wybrałaś scenariusz. Uciekam dziś na bulwar o poranku. Bamsik z grubym, smutek fanklub. To wesela się zagoi na bank już. Taki mamy lifestyle teraz. Najpierw rap i melanż, potem cut i seans. Wracam na dobrą drogę, felas. Graj mi booty by styl na sterach. Ciągle nie wiem, gdzie jest mój dom i miejsce, ale pójdę wciąż tam, gdzie niesie serce. Do samego siebie tak nabrałem respekt, chociaż uronił mnie jedną łezkę. Teraz trzeba odżyć w końcu, podaj tekstę z limonką. Niesie się podróż, tylko nie zeruj konto. Ból mamy wszyscy gdzieś pisany w skrypt. Tak miał czas, dziś na twarzy zbytą. Tak mijał czas, jakby noce za dnia. Mówiłeś ciągle będzie dobrze. Tak mijał czas, jakby noce za dnia. Mówiłeś będzie dobrze. Będzie mi dobrze. Będzie dobrze. Będzie dobrze. Będzie dobrze. Będzie dobrze. Będzie dobrze. Będzie dobrze. To był A Sleep, niezastąpiony, niesamowity. I potem była gest Julka informująca nas, że będzie dobrze. No i przed nami ostatni utwór na dziś. Ostatni, ale genialny. I jakby mogła, to wrzuciłabym tutaj całą płytę tej artystki. I uważam, że to jedna z najważniejszych premier ostatnio. I naprawdę ubolewam, że jedyny koncert, który był gdzieś blisko, to był Berlin. I że był naprawdę w małej przestrzeni, jak na nią i jak na zainteresowanie. Już puszczałam tutaj Dołci, nie? I znowu puszczę Dołci. Dołci, czyli reprezentantkę ze Stanów i z wytwórni Kendricka Lamara, którą Kendrick ostatnio nazwał najmocniejszą graczką aktualnie i zupełnie się z tym zgadzam. Zupełnie się z tym zgadzam. Mimo, że słychać w jej nawijce influence, na przykład Nicki Minaj, ale no u kogo ze współczesnych raperek, zwłaszcza w Stanach, nie słychać tego influensu Nicki Minaj, no to się tu się niestety albo stety nie da zaprzeczyć, ale to jest najmocniejsza laska out here right now. Więc zachęcam do przesłuchania całego albumu Dołci, ale ja wam puszczę Boiled Peanuts. I tym samym się z wami pożegnam. Bardzo dziękuję za dzisiaj i mam nadzieję, że posłuchaliśmy sobie wspólnie fajnych nowości, że może coś poznaliście, poznałyście, a może wcale nie i znacie więcej rzeczy niż ja. W takim wypadku możecie mi też coś polecać na Instagramie na przykład. Wink, wink. Ja wam bardzo dziękuję i słyszymy się za tydzień w czwartek o 20:00. Mówiła do was Susk, czyli Zuzia. Bajo. Efemerydy, czyli Susk w Radiu Campus.